Mops, wady i zalety. Mopsy ze względu na swój wygląd, ale też ze względu na swój charakter, są psami bardzo popularnymi. Dzisiaj o wadach i zaletach tych psów, oczywiście zaczynamy od zalet, ponieważ ich jest oczywiście więcej. Po pierwsze, Mopsy to psy bardzo wesołe, psy pogodne, z takim fajnym optymizmem, patrzące na cały świat, na wszystko to, co je otacza. Są to też psy bardzo towarzyskie, lubiące mieć wokół siebie ludzi. Lubiące przebywać właśnie tak pomiędzy ludźmi. I właśnie to towarzystwo innych osób oraz zwierząt jest dla nich bardzo, bardzo ważne. Mopsy to również duże pieszczochy. Psy, które potrafią naprawdę przez długi czas się przytulać, siedzieć na kolanach. Psy, które po prostu lubią ten kontakt z człowiekiem. I co ciekawe, chociaż go bardzo mocno lubią, to nie są zbyt nachalne, żeby po prostu upominać się mocno o te pieszczoty. Do tego mopsy są psami, które można tak powiedzieć w sposób bardzo ogólny, że nie sprawiają problemów w takim codziennym życiu. Ich charakter, zachowanie, to jak po prostu się zachowują, to wszystko powoduje, że to jest taki bezproblemowy pies. Pies, który nie sprawia nam problemów takich codziennych. Coś, co jest czymś bardzo, bardzo fajnym. Są to też psy całkiem aktywne i pamiętajmy, żeby zapewnić im odpowiednią dawkę ruchu, ale na szczęście ta dawka ruchu nie jest wcale aż taka, ta potrzeba tej dawki ruchu nie jest wcale aż taka duża, każdy raczej sobie z tym poradzi. Pamiętajmy, że pies, który ma zapewniony ten ruch, to pies dosyć, że jest zdrowy, to do tego jest szczęśliwy. Dobrze układają się też kontakty mopsów z dziećmi. Oczywiście najlepiej z tymi większymi, z dziećmi, które po prostu potrafią się z psami bawić, ale mopsy są psami cierpliwymi, wyrozumiałymi, zawsze chętnymi skorymi do zabawy. Są to po prostu psy, które potrafią być świetnymi towarzyszami zabaw naszych dzieci. Są to też psy tolerancyjnie traktujące inne zwierzęta. Czy to chodzi o psy, czy to chodzi o koty, mops po prostu potrafi się w bardzo fajny i łatwy sposób dogadać z innymi zwierzętami. Nie posiadają raczej instynktu myśliwskiego, łowieckiego, nie będą na spacerze gonić za na przykład wiewiórką. Chociaż tutaj i tak musimy troszkę uważać. Nie są to też psy hałaśliwe. W odróżnieniu od niektórych niedużych psów, mopsy nie są hałaśliwe, nie sprawiają problemów jeśli chodzi o tą hałaśliwość. Tu nie chodzi nie tylko o nas, tylko też o naszych sąsiadów. Z wychowaniem mopsów poradzi sobie nawet ktoś bez jakiegoś większego doświadczenia. Wystarczy troszkę chęci i troszkę czasu, więcej czasu, żeby po prostu mops był wychowany w odpowiedni sposób. Wystarczy konsekwencja, cierpliwość, tak spokojnie, spokojne podejście do tego psa i mops będzie w odpowiedni sposób wychowany. Jest to też chętny uczeń. Choć wymaga czasami troszkę motywacji, zachęty, ale MOPS jest psem, który potrafi się nauczyć dużo, szybko i bardzo chętnie. Oczywiście ta motywacja tylko polepsza te wszystkie cechy. Może też być ps, dobrym psem rodzinnym, ale to chyba wszyscy wywnioskowaliśmy z tych wymienionych cech charakteru. Lubi ludzi, lubi towarzystwo, lubi dzieci, najlepiej czuje się właśnie wokół, kiedy wokół niego jest dużo osób. Dobrze przystosowuje się do każdych warunków, do mieszkania, do domu z ogrodem. Jest to pies, który po prostu wszędzie się odnajduje, byle w tym miejscu byli jego opiekunowie. Wtedy właściwie nic do szczęścia innego mu nie jest potrzebnego, tylko po prostu, żeby jego ukochani opiekunowie byli obok niego. I to właśnie jest taki, można powiedzieć, skrótowe podsumowanie zalet tego psa. Jest to pies. Który jest najszczęśliwszy, kiedy ma obok siebie swoich opiekunów, i można powiedzieć, celem jego życia jest bycie z nami, bycie psem do towarzystwa. Teraz przejdźmy do wad. Tu musimy pamiętać o bardzo ważnej sprawie. Są to psy z krótką kufą, rasy brachycefaliczne, co niestety oczywiście może sprawiać problemy. Źle może ten pies znosić upały, może chrapać, Trzeba uważać na jego oczy. Zbyt intensywny wysiłek też nie zawsze jest dobrym wyborem. Tutaj musimy niestety pamiętać, że ta krótka kufa, niekiedy drastycznie skrócona kufa, to jest oczywiście wina niby hodowców, którzy dążyli do uzyskania efektu wizualnego, po prostu krzywdząc te psy. Więc wybierając mopsy, nie sugerujcie się niektórymi zdjęciami w tym materiale, po prostu. Ta kufa musi być dłuższa, nie właściwie zniwelowana do minimum, żeby ten pies mógł sobie normalnie, szczęśliwie, bezproblemowo żyć. Ale przejdźmy dalej. Mopsy, wbrew temu, co niektórzy myślą, to nie są psy absolutnie posłuszne. Są to psy, które mają całkiem dużo swojego zdania, czasem są uparte, Lubią stawiać na swoim i chociaż oczywiście nie będzie to taki konflikt, że ich się nie da przekonać, to jednak Mops jest psem, który ma swoje zdanie i lubi na tym zdaniu się oprzeć. Więc musimy o tym pamiętać, na przykład czegoś go ucząc, czy chcąc go do czegoś przekonać. Lepiej go przekonywać niż zmuszać. No ale to jest prawda znana wszystkim właścicielom psów. Mopsy to też psy, które potrzebują dużo poświęconego im czasu oraz uwagi. To jest pies do towarzystwa, pies, który chyba już mówiłem dwa razy, najszczęśliwszy jest właśnie wtedy, kiedy, mamy, kiedy ma obok siebie ludzi, opiekunów. I po prostu poświęcamy mu odpowiednią ilość czasu oraz. I tylko w takim przypadku będzie szczęśliwy. Bez tego mogą pojawiać się problemy, może odreagowywać, może niszczyć, może po prostu szukać sobie jakiegoś zajęcia. Oczywiście, w przypadku MOPsów musimy też uważać na otyłość. Są to jednak psy, które lubią jeść. Psy, które potrafią nas przekonać, żebyśmy dali im jeszcze jeden smakołyk, żebyśmy im dali jeszcze jeden kęs jakiejś świetnej, smacznej potrawy. Niestety, może to się odbić na ich wadze, a to niestety w bardzo negatywny sposób może odbić się na ich kondycji, na ich zdrowiu. Więc uważajmy, pamiętajmy, że to nie tylko zapewnienie odpowiedniej ilości aktywności, ale też odpowiednie dozowanie jedzenia. Tak, żebyśmy po prostu nie spowodowali, że nasz pies będzie zbyt gruby, brzydko mówiąc, co pościągnie za sobą sporo problemy. Do tego ta otyłość może niestety jeszcze bardziej wzmocnić te problemy wynikające z posiadania krótkiej kufy. Więc jak widać... Można stwierdzić, że to pies bardzo fajny, nadający się do większości domów oczywiście dla osób, które mają wystarczającą ilość czasu i po prostu lubią, kiedy pies jest obok nich i lubią poświęcać mu całkiem sporo uwagi i czasu. Oraz dla ludzi, którzy nie będą zostawiali tego psa na zbyt długie okresy samotności, ponieważ ten pies niezbyt dobrze to znosi. Oraz dla ludzi, którzy zdają sobie sprawę że jednak ta krótka kufa to pewne ograniczenia, ograniczenia, które no, wynikają oczywiście z powodu błędów ludzkich, ale duża rola w tym nasza, żeby po prostu wybierać pieski po takich rodzicach, których hodowcy myśleli tutaj można by użyć dużo brzydkich słów na temat tych osób, które doprowadziły do tak mocnego skrócenia tej kufy, że te psy często po prostu cierpią, z powodów zbyt krótkiej kufy. Więc wybieramy mopsa, wybieramy świetnego psa do towarzystwa, świetnego psa rodzinnego, genialnego towarzysza, psa, który naprawdę sprawi nam wiele radości i będzie naszym świetnym towarzyszem. Ale decydujemy się tylko na takiego psa, którego budowa, który pochodzi z takiej hodowli, że ta jego budowa głowy nie będzie mu sprawiała problemów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym ten materiał i inne materiały do zobaczenia i usłyszenia. Ponownie